Na ten dzień mieszkańcy Suwałk czekali kilkadziesiąt lat. W sobotę, 13 kwietnia, odbyło się otwarcie obwodnicy miasta. W symbolicznej uroczystości uczestniczył m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Ponad 30 lat starań, walki, różnych protestów na ulicach naszego miasta. Społeczny Komitet Wsparcia Budowy Obwodnicy, który kiedyś tam z mojej inicjatywy został powołany, to wszystko pomogło, żeby ta obwodnica zafunkcjonowała. 13-kilometrową obwodnicę za 300 milionów złotych wybudowała firma Budimex. Prace projektowe trwały od września 2015 roku. Budowa ruszyła w 2017 roku. Obwodnica Suwałk łączy się z obwodnicą Augustowa, omija Suwałki od zachodu i północy, a z drogą krajową numer 8 jest połączona jednojezdniowym łącznikiem. Dzięki inwestycji tysiące ciężarówek, które każdego dnia rozjeżdżały miasto, teraz je omijają. Jest ciszej, jest spokojniej, jest bezpieczniej w Suwałkach. Szczególnie tutaj jest to zauważalne na ulicy Utrata, Pułaskiego, Podchorskiego. To jest fajna, wielka sprawa, o którą właśnie zabiegaliśmy. O budowę drogi od ponad 30 lat zabiegały lokalne władze samorządowe i sami mieszkańcy. Przez kilka ostatnich lat w mieście istniał nawet Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy Suwałk. To jest naprawdę zasługa wielu, wielu mieszkańców i władz miasta, a ja mam tą przyjemność, że właśnie doprowadziłem do finału. Teraz władze Suwałk przymierzają się do remontu ulicy Utrata. Ratusz zabiega o pomoc Ministerstwa Infrastruktury. Szacowany koszt robót to 1 600 000 zł. Duże zainteresowanie kupnem mieszkań komunalnych na własność w Suwałkach. Mieszkańcy miasta złożyli do tej pory prawie 400 wniosków. W tym roku samorząd planuje sprzedaż 150 mieszkań. Dzięki uchwale Rady Miejskiej wnioskodawcy mogą skorzystać nawet z 65% bonifikaty na wykup. Jej wysokość jest zależna od okresu najmu. Ceny mieszkań kształtują się od 2800 do 3300 zł za metr. W zależności oczywiście od standardu wykończenia tego mieszkania, lokalizacji, blok jak wygląda i tak dalej, czy po termomodernizacji, czy przed termomodernizacją. Pierwsze akty notarialne samorząd chce podpisać w maju tego roku. I jeżeli ktoś nosi się zamiarem wykupu mieszkania komunalnego w tym roku, to żeby ten wniosek do nas złożył gdzieś tam najpóźniej do końca czerwca, bo te procedury, tak jak mówiłem, trochę trwają. Najpierw jest wycena, tutaj biegły rzeczoznawca funkcjonuje, później ten wykaz nieruchomości na tablicę 21 dni, później deklaracja. Suwalscy nauczyciele przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku tej grupy zawodowej. Ich protest jest wyrazem sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie. Strajk jest prowadzony we wszystkich oświatowych jednostkach podległych miastu, poza pierwszym liceum ogólnokształcącym, zespołem szkół technicznym, przedszkolami i żłobkiem. Myślę, że ten strajk jest uzasadniony. Ta grupa zawodowa w ostatnich latach została troszeczkę tak na marginesie. Na razie rząd zdecydował się na przesunięcie podwyżki dla nauczycieli ze stycznia przyszłego roku na wrzesień, ale to nie zażegnało strajku. Obawiam się, że jeżeli to będzie zrealizowane, to czy za tym pójdą zwiększone środki finansowe do samorządu, czy za tym pójdzie wzrost subwencji oświatowej, bo o tym się jakoś nie mówi. Mimo strajku w suwalskich szkołach egzaminy gimnazjalne i ośmioklasistów odbyły się zgodnie z planem.
Duże zainteresowanie kupnem mieszkań komunalnych na własność w Suwałkach. Mieszkańcy miasta złożyli do tej pory prawie 400 wniosków. W tym roku samorząd planuje sprzedaż 150 mieszkań. Dzięki uchwale Rady Miejskiej wnioskodawcy mogą skorzystać nawet z 65% bonifikaty na wykup. Jej wysokość jest zależna od okresu najmu, a warunkiem udzielenia jednorazowej opłaty cena nabycia lokalu. Ceny mieszkań kształtują się od 2800. Nie, co ja mówię? To od 2000 to metr. Ceny mieszkań kształtują się od 20. Co tu jest? 1800 złotych. No, to miliony będą. Nie za metr. Widzisz? Widzisz ty to, co ja? Od 28 tysięcy do 33 tysięcy złotych. Czekaj, czy mieszkanie może 30? Czy 280 tysięcy do 330 tysięcy? Zróbmy dwie wersje, co? No tak zróbmy. Ceny mieszkań kształtują się od 280 tysięcy złotych do 330 tysięcy złotych. Ceny mieszkań kształtują się od 2800 do 3300 złotych za metr kwadrat. Pierwsze akty notarialne samorząd chce podpisać w maju tego roku. 100%. Druga strona. Jeśli popatrzymy na to. I koniec. Suwalscy nauczyciele też strajkują. Suwalscy nauczyciele przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku tej grupy zawodowej. Ich protest jest wyrazem sprzeciwu wobec sytuacji finansowej panującej w polskiej oświacie. Strajk jest prowadzony we wszystkich oświatowych jednostkach podległych miastu, poza pierwszym liceum ogólnokształcącym, zespołem szkół technicznym, przedszkolami i żłobkiem. 100%. Na razie rząd zdecydował się na przesunięcie podwyżki dla nauczycieli ze stycznia przyszłego roku na wrzesień, ale to nie zagraża. No, dobra. Jeszcze raz. Na razie rząd zdecydował się na przesunięcie podwyżki dla nauczycieli ze stycznia przyszłego roku na wrzesień, ale to nie zażegnało strajku. 100%. Mimo strajku w suwalskich szkołach egzaminy gimnazjalne i ośmioklasistów odbyły się zgodnie z planem. Wróćmy do tych 8 tysięcy. Ja tam przeczytałem, no to może być jak używane mieszkanie, że 2000. Bo tu zobacz, jeżeli tysiące byśmy dali, to miliony wychodzą. 2 800 000 złotych. To 2 miliony to raczej mieszkanie nie kosztuje. Zapytałbym